Cześć. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Adamem Grzesikiem, który pokazuje, jak udoskonalić swój biznes, budować zyskowną firmę i spowodować, by w tej firmie pojawiły się duże pieniądze. Adam opowie o popełnianych błędach w drodze do sukcesu. Oczywiście jest też twórcą kursów, więc opowie również o kursach, ale i o bezpłatnych konsultacjach. Polecam wysłuchanie rad wujka Adama, w których pokazuje, co zawiera kurs idealny. Dosłownie samo mięcho. Mówi też o bardzo nietypowym wykorzystaniu WP Idei, ale o tym dowiesz się z tej rozmowy. Zapraszam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. I po pierwsze, wszystkiego najlepszego, bo w momencie, kiedy nagrywamy, jesteś tuż po urodzinach. Dziękuję ślicznie. Prawda? Dla Ciebie również wszystkiego zyskownego w pełnym zdrowiu. To Twoje hasło, rozumiem. Tak. Pozycjonuję się jako osoba, która pomaga innym zarabiać pieniądze i z tego żyję. No to właśnie, jakbyś się mógł przedstawić i powiedzieć, kim jesteś i co robisz. Adam Grzesik, Polska Sztuk 1, niekarany. Jestem normalnym, zwykłym przedsiębiorcą, który do 35 roku życia był zawodowym etatowcem i dla którego przedsiębiorczość była złem, a później mi się to pozmieniało i od około 11 lat prowadzę swoje firmy handlowo-usługowe. Mam salon kosmetyczny, spółkę deweloperską, kiedyś wynajmowałem handlowców, a od kilku lat żyję z tego, że zarabiam poprzez doradztwo, czyli konsultacje, kursy online'owe i kursy stacjonarne. Moją grupą docelową są przedsiębiorcy. Pokazuję im, jak mogą udoskonalić swoje biznesy, aby osiągać ponadprzeciętne, pewne i co najważniejsze, przewidywalne zyski. No właśnie, uczysz rozwijania firmy, robisz to przez internet, masz bardzo dużo produktów, bo masz tak, webinary, kursy, podcast, sprzedajesz konsultacje, szkolisz stacjonarnie i online. I powiedz, jak doszedłeś do tego, które z tych aktywności przynoszą Ci największy ruch w interesie, no i oczywiście przychody i jak to połączyłeś, a co eliminowałeś po drodze, bo na pewno coś Ci się nie do końca sprawdziło na tyle, żeby temu poświęcić czas. I zasoby. Niestety należy do ludzi, którzy, albo na szczęście, znaczy niestety należy do ludzi, którzy uczą się na swoich błędach, na szczęście uczą się, więc popełniając wiele błędów, czyli testując różne, nie wiem, platformy, sposoby, różne szkolenia, kursy, formy, udało mi się w mojej tej mapie świata i w moim tutaj pojęciu osiągnąć, myślę, że niezły sukces, ponieważ moje przychody, zapytałaś się, roczne, które pochodzą właśnie ze szkoleń, z kursów online'owych i bez konsultacji, przekraczają 1 200 000 złotych. Natomiast jak do tego dochodziłem? No, dochodziłem poprzez błędy, czyli na początku poszedłem sobie w kursy stacjonarne, okazało się, że miałem zbyt szeroką ofertę, zacząłem ją zawężać, wtedy również z rozmów z moimi klientami powstał ten koncept dotyczący zarabiania pieniędzy, ponieważ starałem się ludziom pokazać, jak mogą się lepiej rozwijać, w jaki sposób mogą lepiej prowadzić firmy. Dużo było sprzedaży, dużo było zarządzania pracownikami, ale dopytując się ich, jak korzystają z mojej wiedzy, oni podkreślali praktykę, natychmiastowy konkret, no i co najważniejsze, mówili, że dzięki temu zarabiają pieniądze i właśnie około 4-5 lat temu zacząłem budować swoją markę jako osoby, która pomaga budować zyskowne firmy, uczy, jak zarabiać w biznesie, pojawiły się te pieniądze. To oczywiście sprawiło, że część potencjalnych klientów mówi, nie, ten to tylko o kasie rozmawia, więc to nie, on nie jest dla mnie, ale w efekcie moment, w którym skonkretyzowałem się i tym takim korem mojego przekazu jest zarabianie pieniędzy w biznesie, a następnie fajne życie, sprawiło, że ci klienci zaczęli przychodzić szybciej, chętniej i zaczęli się po prostu pojawiać. Kiedy zacząłem tworzyć moją ofertę właśnie szkoleniową, ofertę konsultacyjną skierowaną do właścicieli firm w oparciu o budżety, w oparciu o zarządzanie firmą, która ma na celu zarabianie pieniędzy. Pojawiły się pierwsze nagrania na YouTubie, pojawiły się pierwsze nagrania podcastów. Jestem klientem Marka Jankowskiego, serdecznie Marka pozdrawiam z małej wielkiej firmy, ponieważ to on mnie właśnie przekonał do tego, żeby zacząć nagrywać
podcasty. No i gdzieś tam popełniłem też błędy, to znaczy wydałem zupełnie bez sensu około 7 tysięcy złotych na swoją własną platformę z kursami, zanim trafiłem na bardzo prostą, przyjazną i fajnie serwisowaną platformę WP Idea i dzisiaj jestem na WP Idei za ułamek tych wszystkich pieniędzy i tam dystrybuuję moje kursy. Natomiast zapytała się Moniko o pieniądze. Mam takie trzy strumienie zarabiania pieniędzy. Jedna rzecz to są zajęcia warsztatowe, czyli szkolenia. Tą ofertę dosyć mocno ograniczam, no, ponieważ trochę mam więcej teraz życia prywatnego. Drugi kanał sprzedaży to są konsultacje. To z kolei z racji dosyć dużego popytu jest coś, co rośnie, ale oczywiście tutaj zamieniam czas na pieniądze. I rzecz, którą bardzo pielęgnuję, bardzo lubię i która pozwala mi zarabiać pieniądze, to są kursy online właśnie umieszczone na platformie. I żeby te trzy rzeczy mogły się sprzedawać, to w przypadku osób takich jak ja muszę marketing opierać o content, czyli o treści. Stąd YouTube, stąd podcast, stąd blog. Więc reklamując się właśnie poprzez podcasty, blogi, YouTube, ściągam klientów do siebie, daję im próbkę swoich umiejętności, możliwości i oni następnie kupują jeden z tych trzech produktów, czyli albo kurs online, albo warsztaty, albo konsultacje. No właśnie, próbka. Powiedziałaś o próbce. Widziałam u Ciebie na stronie, że udostępniasz konsultację 20-minutową swoim klientom za darmo. Jakbyś mógł coś więcej o tym powiedzieć, bo to jest jedno z narzędzi, których poszukują nasi klienci i w rozmowach z nimi telefonicznych często właśnie słyszymy takie pytania, jak wykorzystać to, co mam, dać coś klientowi, ale nie za dużo, zachęcić go, ale nie dać mu na tyle dużo, żeby nie chciał więcej. Jakbyś coś o tym podpowiedział? Znaczy w marketingu moje takie powiedzenie to jest 80% czasu przeznaczamy na odsiewanie nieklientów, więc te darmowe próbki to właśnie jest podcast, YouTube i blog. Natomiast osoby, które trafią na te trzy kanały, powiedzmy, prędzej czy później lądują na mojej stronie i tam wskazuję palcem do góry, umów sobie konsultację, ale umówienie tej konsultacji jest poprzedzone wypełnieniem ankiety. Dlaczego? Dlatego, że kiedy nie miałem tej ankiety, czyli nie odsiewałem nie klientów, no to było bardzo dużo osób chętnych, które chciały ze mną sobie porozmawiać. Dzisiaj w kalendarzu na dziennie mam około godziny do półtorej przeznaczonych na takie rozmowy, więc jest to trzech, maksymalnie czterech klientów, ale ja ich selekcjonuję, czyli najpierw wchodzą do mnie na stronę z ankietą, tam również mam od razu wyartykułowane, że konsultacja służy temu, żebyś sprawdził moją wiedzę, moje umiejętności, jest przeznaczona tylko dla właścicieli firm, nie pomagam w innych rzeczach, no i ten klient musi odpowiedzieć na kilkanaście pytań, dzięki czemu wiem, czy mogę mu pomóc, bo często jest tak, że odpisuję klientowi mówiąc, że ja się tym nie zajmuję po prostu. Tak jak nie, na przykład wchodzi nowy ład, ja nie jestem doradcą podatkowym, mogę im pomóc ułożyć budżet, ale nie jestem znawcą podatków. Jest to tylko jeden z obszarów zarabiania pieniędzy. Więc w ten sposób mój lejek sprzedażowy jest ułożony w ten sposób, że klient, który trafia do mnie z podcastu, YouTube'a lub bloga, może kupić kurs online'owy umieszczony na WP Idei lub jeśli wypełni ankietę, na ten moment prawie 30%, 27% osób, które rozpoczęły, weszły na stronę z ankietą, tyle ją wypełnia, więc tak wygląda konwersja. Z tymi osobami, z większą prawie ze wszystkimi, spotykam się, rozmawiamy sobie online'owo albo przez telefon i po tych 20 minutach, kiedy dam im przynajmniej jedną poradę, kieruję ich na jeden z moich trzech produktów. Takim docelowym produktem są konsultacje lub warsztaty, natomiast schodzę niżej, czyli robię downsell i mówię, natomiast jeśli te dwie rzeczy dla Państwa na ten moment, pisząc takiego maila oczywiście z ofertą, nie jesteście Państwo na to zdecydowani, to koniecznie zacznijcie od jednego z kursów online umieszczonego na platformie, a później wystarczy, że dopłacicie różnicę. No i w ten sposób gębą, czyli B2B, rozmawiając z klientami, generuje sprzedaż. Od półtora roku nie robiłem żadnej innej kampanii sprzedażowej, jeśli chodzi o kursy, czyli nie robiłem jakichś webinarów czy live'ów z okrzykiem, z wezwaniem do działania, biegnijcie i kupcie. Moja sprzedaż jest, chyba jestem nieliczną osobą w Polsce, która sprzedaje w sposób ciągły, nie robiąc jakichś skandalicznych promocji, czyli nie robiąc kampanii promocyjnych.
No to jak promujesz, to w takim razie, czy masz sporo tych kursów? Wiadomo, że niektóre są taką cząstkową, znaczy nie wiadomo, przepraszam, wycofuję. Wygląda mi na to, że część z nich jest cząstkową, nie wiem, czy takie wyrażenie jest częścią innych kursów, które oferujesz w wyższych cenach, no ale jakoś chyba promujesz. Czy wykorzystujesz social media do tego, czy po prostu tak jak przed chwilą to opowiedziałeś, ten lejek i tak ci to działa? No bo to jest faktycznie tak raczej nieosiągalny efekt dla większości. No wszystko zależy od tego, znaczy ja jestem, myślę, że w sposób pozytywny osobą leniwą, czyli nie spędzam godzin, dni i tygodni nad prowadzeniem social mediów. Właściwie Instagram i Facebook dzisiaj dużo prywaty jest, dużo pokazanego stylu życia. Dzisiaj ja jakby płacę marketingowo za reklamę contentem, czyli według mnie tworzę dobre, wartościowe treści, za to mnie klienci doceniają, czyli zawsze mam tą personę przed sobą, wyobrażam sobie przedsiębiorcę, tą moją grupę docelową, z którą chciałbym sobie porozmawiać i zakładam, że z drugiej strony ten przedsiębiorca jest na tyle osobą ogarniętą i świadomą, że on nie kupi badziewia. Mówię o tym dlatego, że ja dużo kupuję rzeczy online'owych i zaryzykuję stwierdzenie, że 80, może nawet więcej procent to są bardzo słabe rzeczy, które zabierają mnóstwo czasu i mnie osobiście irytują. Często nie dostaję tego, co zostało zareklamowane. Więc szanując moich czytelników, słuchaczy, klientów, staram im się dostarczyć wartościowy content. Mówię tu o rzeczy darmowej na samym początku. Moment, w którym przychodzi klient i mówi kup, wydarza się w dwóch, właściwie w trzech rzeczach. Pierwszy element, każdy mój podcast, każdy mój wpis blogowy kończy się wezwaniem do działania, czyli skorzystaj z tego kursu, na przykład budżet firmowy, link do platformy online'owej lub link do warsztatów. Dwa, skorzystaj z konsultacji, czyli tej 20-minutowej, od tego sobie zacznij. I teraz jeżeli sobie klient wejdzie na moją platformę, to wykorzystuje social media do remarketingu, czyli ktoś się tam przyszedł, obwąchał, popatrzył, czym się zajmuje, wychodzi i schodzą za nim obrazki typu wróć i zacznij od kursu online'owego. Jeśli jestem z nim na konsultacji takiej jeden na jeden, no to wtedy wprost artykułuję, co powinien kupić, czyli daję mu rzecz rekomendowaną i jednocześnie taką rzecz minimalną, którą jest ten kurs online'owy. Słusznie zauważyłaś, Moniko, że na mojej platformie na vod.adamgrzesi.pl umieszczonej na WP Idei mam tych kursów dużo. Jestem teraz na etapie ich ograniczania, natomiast tak naprawdę wielka trójka w moim przypadku to jest budżet, który uczy tego, jak zarządzać finansami, szkoła biznesu, która pokazuje, jak ustalić sobie strategię firmy i daje absolutne podstawy dla właściciela firmy, wszystkiego, co powinien wiedzieć o marketingu, systemach sprzedaży, zarządzaniu, skalowaniu firmy, układaniu swojego zespołu. I trzecia rzecz to jest kurs Zwycięski Zespół, który uczy tego, jak zatrudniać, wynagradzać i mądrze zarządzać pracownikami. Te wszystkie, one są umieszczone oczywiście na samej górze i też w tytule, w opisie jest napisane, że to jest taki must have, a poniżej są drobniejsze kursy, które są skierowane czasem ktoś, nie wiem, chciał, ma firmę na przykład usługową i ten budżet firmowy byłby dla niego zbyt duży, albo jest freelancerem, ale ten znowu budżet jest dla niego zbyt duży, więc to są takie kursy, które dałem na próbę dla mniejszych firm. One są też tańsze, jednak one nie konwertują pomimo ceny tak dobrze jak ta wielka trójka, która jest tutaj u góry. I cały czas biję się z takimi myślami, czy je zdjąć, czy jakoś je oddzielić od tej góry, może pozmieniać coś tam graficznie, ponieważ idea była taka, żeby osobom z mniejszym portfelem dać drobniejsze rzeczy, ale jednak ten mój core biznesu, ci klienci, a może marketing tak działa, kupują jednak te droższe kursy, które są wycenione u mnie na niecałe 1000 zł, 970 netto. Więc jeszcze nie wiem, w którą stronę pójdę, ale fakt jest taki, że sprzedają się te trzy podstawowe, jednocześnie też najdroższe kursy na mojej platformie. No słyszałam opinię, że właśnie to też wpływa dobrze na sprzedaż tych droższych, że są te tańsze, prawda, do wyboru i jednak się wybiera, no ale
Za rok w takim razie zapytam cię, jak to się u ciebie od podjęcia decyzji ukształtuje, ale z tego, co mówisz, wynika, że ty markę osobistą zbudowałeś, natomiast nie świecisz twarzą tak jak współczesny marketing tworzenia marki osobistej mówi, że pokazuj się prywatnie z każdej strony, pokazuj się w Insta Story, niech cię ludzie widzą również tak bardziej osobiście, żeby cię kupować. Tak, ale nie czuję się na siłach, czy nie jestem doradcą innych osób, może w ten sposób. Moja córka ma 21 lat, jest utalentowaną tancerką i ona dzisiaj buduje swoją markę osobistą. Myślę, że też niedługo zainstaluje sobie swoją własną platformę z kursami. Robiąc Instastory, będąc na Instagramie, będąc na Facebooku, na TikToku, pokazując swój taniec, czyli zbiera swoją publiczność. Moja publiczność jest troszeczkę, może nie specyficzna, ale moją grupą docelową są właściciele małych i średnich firm, czyli takich do 50 osób. Głównie są to firmy usługowe i handlowe. I to jest taki mój core biznesu. Ja jednocześnie bardzo dobrze się czuję w mniejszej grupie ludzi. Na warsztatach mam grupy do 12 osób, bardzo lubię konsultacje. Kiedy robię webinary w ramach kursów, to też tam się pojawia do 30. Na jakichś otwartych webinarach miałem kiedyś 60 osób, więc jest mi dosyć daleko do tych najważniejszych influencerów, którzy zbierają kilkusetosobowe grupy czy kilkutysięczne na webinarach, robią olbrzymie kampanie. I nie powiem, że to jest dobre, ale w moim tym work-life balansie jest mi na tyle dobrze, na tyle wygodnie, że lubię sobie pracować, nie wiem, z domu, pojeździć sobie na motocyklu, z 10 do 12 razy wyjeżdżamy gdzieś sam albo z rodziną, wyjeżdżamy na jakieś dłuższe urlopy, takie rozumiane od 5 dni do 3 tygodni i nie bardzo mam czas, nie mam też jakiegoś takiego zespołu, który miałby mnie budować influencersko, czyli jestem dojrzałą osobą, mam te 47 lat już, jest mi wygodnie i ta moja grupa docelowa jakby nie chce być dla wszystkich. Raczej cenię tych ludzi, którzy mówię, dobra, gdzieś tam się kręcą koło tego Grzesika, wsłuchują się w to, co mam do powiedzenia i mówią, ok, mądry facet, myślę, że mogę mu na tyle zaufać, żeby coś kupić. I teraz ta moja strategia nie jest strategią budowania, nie wiem, influencera, kogoś, kto będzie wywierał wpływ, tylko moja strategia jest taka, daj się zobaczyć, daj się polubić, a na końcu odbierz zyski. I być może tym powodem, to jest też powód taki, że mam bardzo taki parametr, który ja mierzę, to jest powracalność klientów czy nasycenie klientów. U mnie ponad 60% klientów ma więcej niż jeden kurs. To znaczy nie tylko mi nikt nie oddał, nie skorzystał z możliwości zwrotu, ale kupili coś więcej, więc uważam, że robię dobrą robotę. A na sali szkoleniowej 86% klientów to są osoby, które były już kiedyś na czymś u mnie. I to jest powód, dla którego ja żyję, czyli z takiego KPI-a, kluczowego wskaźnika efektywności mojej takiej osobistej, stworzyłem to, że chcę dostarczać taki content, taką wiedzę, takie umiejętności mojej grupie docelowej, żeby oni nie byli jednorazowi, tylko żeby kupując jedną rzecz, no powiedzmy w szeroko pojętej społeczności wokół mnie gdzieś tam sobie tutaj dryfowali, no byli powiedzmy, może nie dryfowali, ale otaczali. Także nie mam jakichś takich zapędów, żeby być guru czy influencerem. Bardzo cenię to, że mogę, że mam kontakty indywidualne, że można właśnie ze mną porozmawiać, tak jak tutaj rozmawiamy, tak jak rozmawiają ze mną moi inni klienci, bo wtedy ja się też wiele rzeczy dowiaduję o biznesie, uczymy się razem, rozwijamy i nie mam absolutnie patentu na to, że jestem numerem jeden, jeśli chodzi o jakieś tam wszystko, że pozjadałem pełną wiedzę. A ile lat zajęło ci dojście do tego punktu, w którym jesteś, rozwinięcie biznesu do takiego poziomu? Wiesz co, no, ten biznes mój jakby szkoleniowy tutaj, powiedzmy, można powiedzieć, lekko się zwija, czy jest w recesji, natomiast dochodzenie do jakby takiego szczytu, no to były takie pierwsze 3 lata prób i błędów. W momencie, kiedy w tym po 2,5 roku określiłem swoją unikalność, czyli coś, co Paweł Tkaczyk nazywa budową marki. Moja unikalność, czyli pomagam zarabiać pieniądze z naciskiem na zarabianie. To wejście na szczyt zajęło mi niecały rok.
i przez jakieś 2 lata dosyć mocno się nad tym, przez 3 lata nawet, bardzo mocno rozkręcałem grupę osób, które uczestniczyły w kursach stacjonarnych, online'owych. Natomiast od około roku, myślę, że pandemia też tutaj to dużo, dużo pozmieniała, kiedy jest mniej warsztatów, mniej takich spotkań się wydarzyło w tamtym roku, zacząłem robić trochę inne biznesy, czyli jakby zarabiam w inny sposób, niekoniecznie szkoleniowy czy niekoniecznie konsultacyjny, natomiast konsultacje, kursy online i szkolenia to jest coś, co sprawia mi olbrzymią, olbrzymią przyjemność, więc powiedzmy z tego 1 200 000 zejście do 800 tysięcy, może w takiej skali i jest to pomimo pandemii, trzeci rok, kiedy to nagrywamy, utrzymywany taki poziom, który myślę, że spokojnie mi w zupełności wystarcza. Pewnie go nawet utrzymam, zmniejszając ilość warsztatów w przyszłym roku. Więc tak mniej więcej wyglądają moje oczekiwania. Jestem daleki, żeby opowiadać o tych milionach, które tam ktoś zarobił na kursie, książce czy na innych rzeczach. Raczej podchodzę do tego spokojnie i po to, żeby mieć gdzieś tam czas. Też, żeby nie demonizować, moja sprzedaż kursów online'owych miesięczna waha się między 12 a 20 tysięcy złotych i ona jest stabilna miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc. Ja też nie należę do ludzi, którzy robią jakieś tam promocje. Ludzie wchodzą, kupują sobie w normalnych cenach. Nie sprzedaję kursów kampanijnie. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Wiem, że wielu ludzi sprzedaje w postaci kampanii, czyli 3 kursy, duże kampanie, otwieramy sprzedaż roczną i wtedy leci to w setki tysięcy złotych. Ja generuję około 200 tysięcy złotych rocznego przychodu, ale jest to w miarę stabilne. 4. rok chyba z rzędu, tak sobie się to kręci, z opcją, że mogę sprzedać czy zrobić tego więcej. No tak, tylko kampanie są jednak wysiłkowe, wymagają bardzo dużo wkładu pracy jednorazowo, później się odpoczywa, a przy tym, co ty mówisz, przy twoim trybie życia, takim trochę slow life'ie i takim też podejściu do pracy, no to by było... Byłem świadkiem, nie zgadzałoby się. Byłem świadkiem kampanii, która wygenerowała przychód na poziomie 240 tysięcy złotych, więc mówię wow. Natomiast ona była okupiona poza tym, że to były 3 miesiące pracy, 130 tysiącami kosztów. No 3/4 z tego powiedzmy poszło na marketing, na postawienie strony internetowej i tak dalej, przygotowywanie tych wszystkich rzeczy. I wiem, że powiedzmy ten potencjalny rynek jest wyeksploatowany przynajmniej na pół roku tutaj, więc ta osoba raczej nie dosprzeda nic więcej przez najbliższe pół roku, akurat w tym obszarze wiedzy, w którym ona się zajmuje. Ale absolutnie nie jestem wrogiem tego, uważam, że tu jest też duże miejsce na takie kampanie. Ja po prostu przyjąłem troszeczkę inną strategię i jestem zdziwiony, porównując ją czasem z moimi klientami, że uzyskuję bardzo porównywalne przychody roczne, przy czym robię to w sposób stabilny, nie tracąc czasu na kampanie marketingowe, ale w zależności od tego, kto jaką ma swoją własną naturę, energię, no to każdy musi ocenić, co dla niego byłoby lepsze. Tak jest, to słuchacze na pewno zrobią i jeszcze a propos narzędzi, jedno takie narzędzie rzuciło mi się dzisiaj u ciebie na stronie, masz pomoc w zapisie na newsletter, krótki film, który po wciśnięciu przycisku, że chce otrzymać twój newsletter z narzędziami, ty jeszcze mówisz, tutaj wejdź, to sprawdź, potwierdź, takie aż za proste, ale jednak. I później to przenosi na planszę końcową, gdzie jest hasło skorzystaj z kodu rabatowego biznes i kliknij i to przenosi na stronę z kursami. Nie widziałam tego u nikogo. Jakbyś powiedział, dlaczego to robisz, jak ci się to sprawdza, no bo nie widziałam czegoś takiego. Okej, no to jakby takie dwie rzeczy. Większość z nas jako przedsiębiorcy, jako osoby, które produkują kontenty, mamy coś jest określane mianem klątwy wiedzy, czyli nam się wydaje, że ludzie to wszystko ogarną. No ludzie w większości rzeczy niestety nie ogarniają, więc trzeba im paluszkiem pokazać dokładnie, co, gdzie mają kliknąć. I dla mnie takim przełomem było coś, co się wydarzyło chyba z 6 lat temu, w moich początkach takiej pracy właśnie nauczycielskiej, kiedy miałem wyskakujące okienko i pani oburzona do mnie napisała na maila, że tam nie ma żadnego X-a, żeby je zamknąć. No w pierwszej chwili się oburzyłem, mówię, no kurczę, no nie jarzy, przecież można było kliknąć w dowolnym obszarze poza tym okienkiem na przeglądarce i ono by się zamknęło, ale szybko dosyć
puknąłem się w głowę, mówię, nie, no, ja jestem jej wdzięczny, że ona mi zwróciła na to uwagę, ponieważ większość ludzi, jak wyskoczyło to okienko i nie widziało X-a, którego mogło zamknąć, to rzeczywiście mogła być pogubiona. I od tego czasu dużo takiej higieny przykładam do tego, żeby na tyle, na ile można za rękę poprowadzić tych klientów. Ci, co już wiedzą, co mają zrobić, no to zrobią to, nie oglądając tych filmików, reszta to ogląda. I oczywiście na samym końcu tego lejka sprzedaży jest thank you page, czyli ta strona z podziękowaniem, kiedy już tam się ktoś zapisze na newsletter lub dokona zakupu z jakąkolwiek jeszcze dalszą ofertą. No, jeśli pytasz się, Moniko, o konwersję, to żałuję, ubolewam, ona jest skandalicznie niska, jest mizerna. Myślę, że nawet chyba poniżej 5%, jeśli chodzi o zakupy, czyli po tej stronie z podziękowaniem i z kodem rabatowym. Natomiast ja robię to dwukierunkowo, czyli po zapisie klient otrzymuje oczywiście maila z tymi narzędziami, z rzeczą, którą powinien otrzymać i jednocześnie zawsze ma informację, tu jest kod lub tu jest link do strony z kursami. Jak również każdy z wpisów blogowych zamykam na dole call to action wezwaniem do działania. I maile, które wysyłam, czyli bo mam tak zwane UTM-y, czyli wiem skąd ci ludzie do mnie przychodzą, mają te kody rabatowe mają wyższą konwersję z maila, którego wyślę już bezpośrednio i klient sobie przeczyta, niż z tej strony z podziękowaniem. Więc ta strona z podziękowaniem, z filmikiem i z zaproszeniem, żeby tam skorzystał z tego kodu rabatowego, jest jako dodatek, natomiast to nie jest coś, do czego, co mógłbym sprzedać w tym podcaście jako strategia marketingowa, ponieważ wyniki z tego w moim przypadku są na tyle mizerne, że można to zrobić, nie wiem, z ciekawości, a niekoniecznie dlatego, że to jest jakiś model biznesowy, który przyniesie komuś setki tysięcy złotych. I tak podlinkujemy do tej strony, żeby sobie zaciekawione osoby, zainteresowane osoby obejrzały, bo mnie to zaskoczyło. Nie widziałam tego u nikogo. Wydaje się ciekawym rozwiązaniem. Można by je pewnie jeszcze jakoś wykorzystać, a Anusz Widelec kogoś to zainspiruje. Właśnie zainspirowałaś mnie do tego, żeby rzeczywiście przejrzeć te wszystkie strony z podziękowaniem i uaktualnić tam informacje, bo wstyd powiedzieć, czasem coś człowiek robi podjarany, a później zapomina o tym i okazuje się, że te niektóre dane mogą już być nieaktualne. Większość twórców kursów zdobywa swoich pierwszych kursantów przez blog, Facebook i oczywiście przez newsletter. A jak to jest u Ciebie? Czy uważasz, że bez bloga, tworzenia nowych treści można utrzymać zainteresowanie osób, które przyjdą i kupią coś u nas? I jak do tego Ci się newsletter sprawdza? Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś już decyduje się na tworzenie content marketingu, to powinien iść absolutnie w trzy kanały, czyli pisanie, newslettery, blog i tak dalej. Dwa, nagrywanie, czyli podcast, to co my teraz robimy i od razu ten format YouTube'owy. Moi klienci, jeśli pytam się skąd do mnie trafili, to zdecydowana większość jest to słuchacze podcastu i YouTube'a. Jeżeli chodzi o newsletter, może dlatego, że ja zapisując się do kogoś na newsletter, potrzebuję mieć szybką informację i u większości twórców po trzecim czy czwartym mailu nie czytam, nie korzystam, czasem się odsubskrybowuję i tak dalej, to ja nie przywiązuję zbyt dużej wagi do newsletterów, w sensie takim, że nie mam jakiegoś długiego cyklu. Oczywiście zapisując się po taką narzędziówkę, otrzymujesz tam chyba z 3 czy 4 cykle newsletterów, ale to są newslettery z contentem, czyli przekierowuję cię z powrotem na artykuł blogowy, pokazuję ci, z czego mógłbyś skorzystać, co mógłbyś jeszcze użyć i staram się do mojej publiczności raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca wysłać im jakąś informację, jeśli stworzyłem coś nowego. Na przykład stworzyłem ostatnio kalkulator Nowy Ład, jak sobie policzyć swoje podatki i to jest coś, gdzie zapisało mi się prawie 2000 bez jakichś tam reklam przedsiębiorców w przeciągu trzech tygodni czasu i też większość moich klientów dotychczasowych też pobrała to, czyli jakby pracuję kontentem i newsletter wykorzystuję do tego, żeby klientów przekierować na wpis blogowy, natomiast w wpisie blogowym oczywiście mam umieszczone te wabiki, przynęty, które kierują z kolei na kursy lub na konsultacje. Jak już ktoś wejdzie na te kursy online'owe, no to oczywiście w grę wchodzi dalej sobie remarketing. No i teraz obserwując moje kody śledzące,
zdecydowana większość moich klientów, którzy kupują jakieś kursy, to są osoby, które trafiły do mnie na bloga, czyli były na mojej stronie. To są oni również trafili do mnie z linków zamieszczonych w YouTubie. Często byli na webinarach, przeczytali przynajmniej z dwa newslettery i dopiero wtedy kupują. I uważam, że w dzisiejszym marketingu, jeśli mówimy tutaj o wiedzy, o wydatku na poziomie 900 tysiąca złotych netto plus VAT, czyli takich drogich rzeczy, klient najpierw nas obwącha, poczyta, popatrzy, dlatego warto być w kilku kanałach, dopiero później podejmie tą decyzję. I to jest powód, dla którego tacy twórcy jak ja, my musimy niestety zarabiać kontentem. I teraz odpowiadając na twoje pytanie. Moje kosmiczne błędy na początku polegały na tym, że byłem niespójny, wieś tańczy i śpiewa, mnóstwo kolorów, mnóstwo czcionek. Popełniłem wszystkie możliwe błędy. Dopiero ktoś po dwóch latach mnie uporządkował i powiedział: Grzesik, kolor złoty, czcionka roboto i tak dalej, i tak dalej. To możesz, tego nie możesz, masz być ładny, masz mieć takie i takie narzędzia i masz być zadbany, bo jednak ludzie nie kupują tylko wiedzy, ale jeszcze kupują twoje opakowanie. Więc takim moim dzisiaj lekcją dla ludzi, którzy zaczynają tą pracę, jest coś takiego. Po pierwsze, bądź spójny. Szukaj rzeczy, które mogą być niespójne. Jeśli mówisz o pieniądzach, to musisz pokazać, że ty te pieniądze zarabiasz, no i kręcisz to oczywiście dobrym sprzętem, w dobrych okolicznościach przyrody. Nie okłamuj klientów, ponieważ oni się prędzej czy później dowiedzą. Jeśli robisz kursy z marketingu, z prowadzenia Facebooka, to nie tłumacz mi, że ty nie przykładasz wagi do swojego Facebooka czy swojego Instagrama, bo twoje właśnie narzędzia, twoja strona to ma być żyleta. Ale większość ludzi, która uczy, mówi: no ja tego nie zrobiłem, bo mam dużo klientów i nie potrzebuję tego zrobić. Więc spójność jest numerem jeden. Numer dwa, spójność jako zaufanie też, bo na tym opieramy się, płacąc tobie pieniądze. Numer dwa to jest produkcja takich materiałów, w których dokładnie to, co zareklamujesz, klient w środku dostanie. Jeśli piszesz mi, że dostaniesz, nie wiem, tabelkę, sposób, czy coś tam jeszcze innego znajdzie się w środku, to musi być, nie może być tak, że kupiłem cię marketingowo, a w środku schodzi ze mnie powietrze, bo tam jest w cudzysłowie badziewie, dlatego że ja ci dalej nie zaufam. Więc produkuj rzeczy, które będą bardzo wartościowe. Mów, co trzeba zrobić, nie pokazuj jak, jeśli chcesz coś tam dalej, powiedzmy sobie, sprzedać. I jeśli cokolwiek wyprodukujesz, jakąkolwiek treść, to mówię tutaj o blogu, podcaście i YouTubie, zadaj sobie pytanie, czy tą treść będziesz mógł również, czy ta treść również za rok będzie aktualna. Bo to są te kanały, na których my budujemy kapitał, czyli raz nagrane podcasty, raz nagrany YouTube. Jeśli zrobi się to dobrze, to będziemy za moment z tego korzystać. I trzeci chyba rodzaj jest taki, jeśli uda ci się zbudować audytorium, YouTube, TikTok, jakikolwiek Instagram, to jak najszybciej przenieś ich na swoje własne kanały, swój własny, tam gdzie możesz otworzyć dwukierunkową komunikację. Twój własny kanał to jest oczywiście newsletter i twój własny kanał to jest platforma, którą dostarczacie. Moim klientem, któremu kiedyś doradzałem, jest Gymbreak, który wiem, że robiliście też dosyć dużą akcję promocyjną z nimi, bo to są wspaniali ludzie, którzy mieli chyba, jak ja ich konsultowałem dwa lata temu, około 50 followersów na YouTubie i nie mieli newslettera, nie kontaktowali się z nimi, to namówiłem ich do tego, żeby stworzyli platformę płatną. I ta pierwsza platforma, którą założyli, polegała na tym, że ściągnęli swoje filmy, czyli content, który już mieli darmowy, włożyli na platformę i zaczęli ją sprzedawać, ponieważ ten content miał strukturę i był dobrze ułożony. I ja jako konsument z przyjemnością płaciłem im za to, że nie musiałem czegoś szukać na YouTubie, na TikToku czy na ich blogasku, tylko dostałem konkret. Było powiedziane, zaczyna się dzień pierwszy, masz wykonać taki zestaw ćwiczeń, masz wykonać taki zestaw ćwiczeń. No my chyba z pół roku pracowaliśmy nad przekonaniem ich, żeby to umieścili. Więc myślę, że taka trzecia porada dla dzisiejszych młodych, szczególnie influencerów: jeśli zbudowałeś audytorium, masz swoich klientów na jakichś tam kanałach,
Zadaj sobie pytanie, czy możesz ich przenieść do swoich własnych kanałów, tam gdzie będziesz mógł z nimi pogadać. Do tych własnych kanałów idealnie nadaje się platforma, taka na przykład jak WP Idea. To znaczy, że nie musisz tworzyć od zera nowych kursów. Czasem możesz wziąć to, co masz właśnie na YouTube, jakieś swoje wideo ponagrywane i możesz nadać temu strukturę i wziąć pieniądze za dostęp albo dać na początku za darmo. No ta firma poszła jeszcze o krok dalej. Oni już w tej chwili mają poprzez Zapier zintegrowane ze swoją aplikacją. Także tak, nie wiedziałam, że to twoja firma. Dobrze, znaczy jeden z moich klientów, którym kiedyś tam doradzałem tutaj. I kolejne rzeczy, dwie, które mi wyniknęły, właściwie to od razu o dwie rzeczy chciałabym cię zapytać w związku z tym, co powiedziałeś, czyli o swoim miejscu w sieci i kontakcie z kursantami, czy bądź ze swoją społecznością. Czy ty masz grupę na Facebooku, konto, na którym się kontaktujesz z kursantami? Pytam, bo też wielu klientów nie ma na to pomysłu albo po prostu tego nie chce robić, więc jak to jest u ciebie? Znaczy tak, mam swoje konto i na Facebooku, i na Instagramie, w sensie fanpage'y. Mam również porobione swoje grupy, natomiast ja nie jestem jakimś wielkim fanem grup, znaczy mówię tutaj o swojej branży, tam gdzie ci ludzie są zaganiani, są w pracy i tak dalej. Więc ja buduję mikrospołeczności, to znaczy na grupie jest 600 osób, aktywnych jest tam może 60 czy 70, w sensie takim, że jeśli ktoś zada pytanie dwa razy w tygodniu, znaczy raz na 3-4 dni, to może liczyć na to, że ktoś tej osobie odpisze, natomiast nie jest to grupa, która, przynajmniej te moje grupy, które żyją, to nie jest grupa, na których robiłbym live'y, spotykałbym się z nimi i się z nimi komunikował, w ten sposób nie pracuję. Moja grupa, jeśli ktoś chce być ze mną w kontakcie, to są osoby, które są zapisane na mój newsletter do listy subskrypcyjnej webinary i staram się zrobić w ciągu roku około 8 webinarów takich otwartych, na których spotykamy się z tymi przedsiębiorcami. No tam, tak jak powiedziałem, jest około 40 do 60 osób i te spotkania trwają około 2 godzin, dosyć dużo z sobą rozmawiamy. Robię to w takim okresie szkolnym, tak? Czyli kończą się wakacje, zaczyna się październik. Taki cykl webinarów skończyłem właśnie w czerwcu. Teraz jest, kiedy to nagrywamy, są okolice października i zastanawiam się, jaką ofertę przygotować właśnie dla przedsiębiorców od stycznia. W tym momencie raczej idę w kierunku cyklu mastermindów, czyli takich spotkań, żebyśmy mogli się też zobaczyć. Testowałem to z czytelnikami, czyli z uczestnikami moich newsletterów i rozmawialiśmy do czarnych kostek. To się średnio sprawdziło, ale mam w głowie coś takiego, żeby grupę 30-40 może osób zebrać, zaproponować im cykl edukacyjny, trochę taki w stronę masterminda, żeby zobaczyć się na platformie Zoom lub Google Meet, żebyśmy mogli wymienić się spostrzeżeniami. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które trafiają do mnie na warsztaty, na warsztatach jest około 12 przedsiębiorców, mówią, że Adam, wiedza i warsztat to jest jedno, ale kontakt z przedsiębiorcą, z kimś, z kim mogę sobie porozmawiać na poziomie, ktoś, kto prowadzi firmę, to jest uczta dla umysłu, tak? Więc to jest taki w sensie takim, że będę chciał stworzyć swoją jakby grupę czy miejsce, w którym będziemy mogli się spotkać, porozmawiać nad zawsze jakimś tematem przewodnim. Być może wykorzystam do tego grupy też facebookowe, o których tutaj powiedziałaś, na zasadzie, żeby przekierować ich. Natomiast ja uważam, że należy budować swoje własne kanały, czyli płacimy Facebookowi za kontentem, za to, że nam da iluś tam klientów, Instagramowi, ale trzeba ich zabrać albo na swoją listę mailingową, albo do swojej społeczności. Więc to jest coś takie, podzieliłem się z wami teraz na tym podcaście rozkminami, które chodzą mi po głowie. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, natomiast dotychczas, a propos mojej grupy przedsiębiorców, to były osoby zrzeszone na liście mailingowej, z którymi spotykałem się cyklicznie co miesiąc podczas webinarów. A propos tego, co powiedziałeś o mastermindzie, to tak, na tą chwilę to jest bardzo wzrostowy temat, szczególnie w czasie online'ów. No, taki świat się teraz po koronawirusie zrobił online'owy mocno i omówienie z innymi na poziomie, na
albo podobnym, albo wyższym poziomie rozwoju swoich wizji i celów. Tak dużo osób właśnie mówi, że tego brakuje. I to chyba w większości sfer dobry pomysł. Bardzo. Natomiast no, wszedł do Polski też Clubhouse, czyli te słuchowiska takie otwarte i z tego według mojej wiedzy on się nie sprawdził. No tak, ale mastermind to jednak są grupy tak 4-5 osób, nie za dużo, prawda? Tak, takie mastermindy prowadzę ze moimi najlepszymi klientami, spotykamy się, natomiast tu mam taki pomysł, żeby w formule trochę masterminda, to znaczy żeby była przestrzeń na 5-6 pytań, żeby reszta ludzi mogła sobie podoktoryzować się, poopowiadać, ale czyli to jakby, żeby na ten moment w swojej głowie rozkminiam coś takiego. Spotkajmy się w grupie przedsiębiorców pod pewnym pretekstem, niech to będzie content, pokazanie czegoś praktycznego, poopowiadanie o tym, gdzie można coś jeszcze zdobyć, doczytać, dowiedzieć się. I druga część, poza tą częścią sprzedażową oczywiście i przekierowaniem na kursy czy na konsultacje, to też na żywo doradztwo, ale nie prowadzone tylko przeze mnie, tylko przez inne osoby, tak żeby tutaj, żeby to była dyskusja. Czyli powiedzmy webinar z elementem dyskusji, ale uzupełniony o taką dwustronną interakcję, żeby każdy mógł się zobaczyć i usłyszeć, a nie tylko przeczytać. Wydaje mi się, że to odsieje apaczy i przyciągnie bardziej ludzi, którzy szukają konkretów. Mówiłeś też o cenach, o tym, że twoje kursy są drogie. Natomiast ja chciałam zapytać, jak wyceniałeś nie tylko kursy, wszystkie swoje produkty? Czy miałeś jakiś klucz? Wiesz co, mam na swojej stronie kurs Samodzielna Firma. To nie ja go nagrywałem, nagrywała go Małgorzata Wierzbicka, która u mnie skończyła kurs trenerski. To jest to temat procedury, instrukcje, mapy procesowe, jeśli chodzi o firmę. I dziwię się jednej rzeczy. Jest to kurs, który sprzedaje się bardzo dobrze. Powiem szczerze, porównywalnie z tymi moimi najlepszymi kursami. Natomiast on jest tani. On kosztuje chyba 360 brutto, czyli 300 zł netto. Natomiast 365. Tak, brutto. Netto. Natomiast tam jest netto. Tam jest 1,5 godziny kontentu, ale jest niska cena. Natomiast w moje kursy to jest od 6 do 12 godzin. Oczywiście pocięte na krótkie filmiki typu 10, 12 czy tam 15 minut, dużo ćwiczeń, dużo zaznaczeń rozdziałów. Także ja podchodzę do platformy w taki sposób, żeby osoba, która korzysta, żeby szybko mogła odnaleźć to, co ją interesuje, żeby nie musiała oglądać jakiegoś tam długiego filmu półgodzinnego, tylko te porcje wiedzy online'owe są do przyjęcia krótsze. I za każdym razem, kiedy siadam do kursu, moją wadą jest to, że nie potrafię się odważyć, nie umiem się przełamać, żeby zrobić coś króciutkiego, takiego a pitu, pitu i sprzedajmy to tanio. W związku z tym mam kursy takie, które uważam, że klient powinien je umieć, tak? Czyli jeśli sprzedaje coś, to jest napakowane contentem. No i teraz oferując komuś 6 do 12 godzin, zadaję sobie zawsze pytanie, ile ja bym za to zapłacił. Ja za te kursy bez jakiegoś większego problemu zapłaciłbym 1600 do 2000 netto, ponieważ one są jeszcze uzupełnione webinarami. Bardzo często robię promocje i kursy moje można kupić w cenie 970 netto, natomiast rozmawiając z ludźmi na webinarach, rozmawiając z ludźmi na konsultacjach, tymi, którzy je przerobili, cały czas mam kaca moralnego i takie myślenie, kurczę, one są za tanie i uważam, że to jest dobra cena, ponieważ troszeczkę mnie boli, że są zbyt tanie, walczę z sobą, a bo kurde, rynek to tak jak ma kupić ktoś online, a to nie chce zapłacić więcej, za bardzo mnie nie boli. I no, może z takiej, nie wiem, mojej własnej natury i z tego, że uważam, że to jest uczciwa cena i nawet dla mnie trochę za tania, ja nie schodzę poniżej tej ceny, tak jak powiedziałem, 970 zł, chociaż wszyscy moi znajomi, influencerzy mówią, musi kosztować poniżej 500, musi kosztować poniżej 400, bo jak klient wyda, to żeby nie żałował tych pieniędzy. Każdy z moich kursów, zresztą chyba tak dzisiaj jest, znaczy musimy tak robić, ma gwarancję satysfakcji. I uwaga, ze wszystkich sprzedaży tylko jedna osoba zwróciła mi kurs, i to był kurs najtańszy za 195 zł. No, to też dużo tłumaczy. Tutaj. I opisał mi, mówi, przecież to wszystko, co pan ma na swoim blogu. Oczywiście w tym kursie jest napisane tak, to jest to, co jest na blogu, plus tam jakieś dwa dodatkowe materiały zebrane w jeden kurs, więc uczciwie napisałem, co tam trzeba zrobić. Więc
To, czym ja się kieruję w biznesie, to jest takie pytanie, nie po ile ma sprzedaje konkurencja i tak dalej, tylko ile ja bym sam zapłacił. Mam salon kosmetyczny i dokładnie w taki sam sposób wyceniliśmy, chyba nawet od tego się zaczęło, usługi kosmetyczne, ile byśmy my zapłacili dzisiaj za te usługi i to się na tyle fajnie sprawdziło, że ja sobie zadaję pytanie, ile bym zapłacił za moje szkolenia, ile bym zapłacił za mój kurs i za moje konsultacje sam, żeby to była dla mnie uczciwa cena. Czasem nawet dodaję takie coś, gdybym miał nawet pożyczyć te pieniądze. I to jest powód, dla którego od ponad 3 lat mam dokładnie cały czas te same ceny szkoleń. Konsultacje trochę poszły w górę, ale kursów online również. I tak jak powiedziałem, ja nie mam jakichś kosmicznych oczekiwań. Bardzo się brzydzę czymś takim, kiedy ktoś wystawia cenę typu, nie wiem, pompuje cenę 3-4 tysiące, po czym na jakimś live albo webinarze skreśla i dzisiaj możesz mieć te wszystkie rzeczy za 600 zł. To nie jest moja natura, to nie jest mój styl życia, źle się z tym czuję, dlatego tego nie robię. No i też chyba powód jest taki, że większość ludzi kupuje u mnie kursy po prostu wchodząc, klik wrzucając do koszyka i później możemy sobie o tym porozmawiać, ale kursy online, tak jak powiedziałem, ja stosuję jako dodatek do konsultacji lub do warsztatów, czyli kup warsztaty lub konsultacje, otrzymasz w prezencie kurs online albo wersja numer 2, nie pasuje ci termin, dzisiaj pieniądze, uważasz, że 3000 to jest zbyt dużo, kup sobie tańszy kurs za 970 zł, przejrzyj go, przerób go całego i jeśli dojrzejesz, bo chciałbyś jednak omówić te rzeczy na konsultacjach albo przyjść na warsztaty i poćwiczyć, skontaktuj się ze mną, dopłać różnicę, czyli nie kupujesz na nowo, tylko dopłać różnicę i spotkamy się na normalnym warsztacie i taki właśnie połączenie tego chyba sprawia, że ci ludzie chętniej kupują, bo wielu z nich po prostu kupuje sobie kurs za 970, później dopłaca 2000 różnicy i widzimy się na warsztatach lub dopłaca 2000 i kupuje sobie pakiet konsultacji, a jeśli ktoś od razu kupuje warsztaty lub konsultacje, to ja zawsze wysyłam link, daję mu dostęp do platformy, do WP Idei i mówię, słuchaj, to przerób sobie ten kurs, dzięki temu będziesz dużo lepiej przygotowany. I takie kombo, nazwijmy to, fajnie działa. No i właśnie powiedziałeś, wróciliśmy do pytania z początku, bo pokazałeś przy okazji teraz to połączenie, które ma miejsce przy tej siatce produktów, usług, jak to się ładnie pouzupełniało i wpłynęło jedno na drugie. Ja jeszcze dokładam webinary, czyli tak do tych kursów, ale to już osoby, które kupiły, czy to są kursy stacjonarne, czy online'owe, robię webinary i to może być pomysł dla twórców, którzy nas teraz słuchają, ponieważ robiąc webinar w temacie kursu, ja nie daję nowej wiedzy, czyli omawiamy sobie, nie wiem, mam kurs budżet firmowy i on się składa z 4 modułów i mówię, ok, na tym webinarze będę odpowiadał na wasze pytania, będzie to webinar konsultacyjny, prześlijcie mi wcześniej pytania, ale zawsze robimy temat przewodni i dzisiaj temat przewodni to właśnie na przykład będzie cash flow, przepływy pieniężne, zarządzanie gotówką w firmie. Wtedy przypominam slajdy, pokazuję, gdzie mogą to znaleźć, odświeżam wiedzę, motywuję ich na nowo do wrócenia do tego kursu i to jest powód, dla którego ci ludzie przerabiają kursy, to znaczy nawet jeśli odłożyli je na półkę i zapomnieli o nich, to wracają do nich, ale powód jest jeszcze jeden. Podczas tych webinarów następuje sprzedaż dodatkowych produktów, czyli w postaci kursów online'owych, szkoleń i warsztatów i moja najwyższa konwersja jest po konsultacjach 1:1, ale druga pod względem wartości, wielkości konwersja jest wtedy, kiedy robię webinar i po webinarze wysyłam mailowo przypomnienie, ofertę, jak mogą sobie to uzupełnić. Więc dla twórców internetowych, dla twórców kursów bardzo wam rekomenduję, jak już wydasz kurs, to pobaw się też tym czymś takim, żeby zrobić na przykład zamiast 3 czy 4 webinarów tydzień po tygodniu do tego kursu, żeby rozłożyć je na przykład na pół roku, to mogą być 4 webinary i do ludzi, którzy od ciebie kupili, wysyłasz maila z informacją, że jest webinar jako dodatek, za który już zapłaciliście do takiego i takiego kursu. Okej, 1/3 czy 1/4 uczestników przyjdzie na twój webinar, wysłuchacie, a to jest okazja, żeby dosprzedać im coś więcej, żeby z powrotem przypomnieli sobie twoi klienci o tym, że masz jeszcze jakieś dodatkowe produkty, masz dodatkowe usługi, a tym klientom, którzy kupili już raz od ciebie coś, dużo łatwiej jest sprzedać. W momencie, kiedy klient zacznie mnie używać, zacznie działać, zacznie tworzyć coś,
on ma chęć na więcej. I teraz około 30% klientów, którzy kupili te konsultacje 6-godzinne, dopłaca różnicę, która już nie jest jakaś taka kosmiczna, i przechodzi na konsultacje 20-godzinne, więc ten mój lejek sprzedaży wygląda w ten sposób: przetestuj mnie przez 20 minut, kup konsultacje 6-godzinne, zrobimy budżet, z tego budżetu wynikną pewnie jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, ach, dobra, to ja sobie dopłacę ci do tych 20 godzin, dopłacę ci za te 14 godzin, panie Adamie, proszę do mnie przyjechać. No i w ten sposób się to mniej więcej kręci. To teraz w drugą stronę. Powiedz, co przy tworzeniu kursów było dla ciebie problemem? Dla mnie przy tworzeniu kursów, dla mnie największym problemem przy tworzeniu kursów jest ich obróbka. Ja no nie cierpię po prostu tej obróbki, umieszczania tego, wgrywania, dorabiania grafik. O, taką rzeczą, którą mogłaby pewnie WP Idea zrobić, to chciałbym dowiedzieć się, jakie ma mieć formaty grafik, dlatego że inny format idzie do reklamy facebookowej, którą tam sobie ustawiamy, powiedzmy, w Yoast SEO. Inny format idzie w środku jako zdjęcie lekcji, a jeszcze inny format sobie, nie wiem, wrzucam do Vimeo, tam gdzie umieszczam ten, czy na YouTube'a, gdzie umieszczam ten kurs. I ile bym nie zrobił tych formatów, to za chwilę się okazuje, że ta grafika jest ucięta, pocięta i to są takie dziubanie, powiedzmy, taka praca. Drugi problem, który mam, to zaznaczanie rozdziałów. Ja lubię się przygotować, lubię nagrać kurs, natomiast nie lubię siebie później słuchać. A zaznaczanie rozdziałów oznacza, że trzeba go przesłuchać, więc powiedzmy nagranie odcinka czy jakiejś jednej lekcji, która trwa maksymalnie 15 minut, trwa, no zajęło nam, przygotowanie zajęło godzinę, nagranie zajęło 15 minut, ale obróbka tego, umieszczenie, dorzucanie dodatkowych materiałów, no to z tego się robią 2 do 3 godzin i nie dziwię się, że większość twórców tego nie robi. Natomiast no, ponieważ mnie zawsze to irytowało, że przerabiając u kogoś innego jakiś kurs, musiałem się doszukiwać tego, a bo kurde, tam gdzieś coś było, gdzie mam to znaleźć, biegałem po filmach i szukałem, no to ja sobie postanowiłem jako punkt honoru, że robię te rozdziały, tak, czyli że opisuję, gdzie możesz coś znaleźć. Więc to są takie drobne rzeczy już przy tworzeniu. Lubię to nagrać, ale później chyba no fajnie byłoby mieć kogoś, kto mi to obrobi, pozaznacza, ale z drugiej strony człowiek znowu siada i a, to ja muszę sobie przejrzeć, bo tam wtedy wielu rzeczy się uczymy. Więc samo umieszczanie, sama obróbka jest czymś takim, co nie jest sexy może w ten sposób, nie? Rozumiem, aczkolwiek a propos grafiki, to zapraszam na stronę wpidea.pl/docs. No. Jakie to proste. Że tak, są te wielkości podane, okej. Okay. Ale macie genialny serwis, jeśli chodzi o obsługę klienta. Tak, tutaj pokłony dla Ani, która po prostu jest tak błyskawiczna i narzuca tak wysokie standardy obsługi klienta, że... Dziękuję Ci, Aniu, szczególnie, że pomimo już jak się wyczerpie Waszego chatbota, to i nawet z pierdołą do Ciebie się napiszę, to otrzymuje się bardzo szybko odpowiedź, więc uważam, że w tych ciężkich czasach usługowych serwis WP Idei jest wyznacznikiem standardu wysokiego. Dziękuję w imieniu zespołu WP Idea i oczywiście Ani. Powiedziałeś o przerabianiu kursów, że Ty przerabiasz kursy. No to chcę Cię zapytać, jaki kurs ostatnio przerobiłeś dla siebie, bądź jaki mógłbyś polecić, bo jest na tyle cenny i wartościowy, że warto tą wiedzę puścić dalej w świat? Znaczy tak, może nie z mojej branży, ale uważam, że mega cennym i wartościowym kursem jest vod.gymbreak.pl, szczególnie program 28-dniowy, którego od 3 lat po prostu przerabiam, bo są to 2 razy po 4 tygodnie, razy 5 dni, fizyczne ćwiczenia poranne, zabieram to ze swoim telefonem, jak jadę gdzieś w podróż do hotelu, jadę gdzieś na motocyklu i tak dalej. To jest taki kurs, który jest mega. Uważam, że jest dla każdego, kto chce być przez, jak to mówi Szymon, forever young, więc bardzo, 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 bardzo tutaj ich polecam i to uważam, że to jest taki kurs mega. Natomiast kurs, który aktualnie przerabiam, jeżdżę motocyklem, podróżuję sobie motocyklem i znalazłem może nawet nie kurs, ale taki jakby content, znaczy nie kurs komercyjny, ale taki kurs w postaci krótkich filmików na Instagramie,
U gościa, który pokazuje jazdę ciężkim motocyklem typu adventure w terenie, więc aktualnie od miesiąca z dwa razy w tygodniu się ubieram, jeżdżę w ciężkim terenie, ciężkim motocyklem, przegrabiając kurs po kolei, małe klocki, małe układanki. Myślę, że to też jest pomysł dla ludzi, którzy dzisiaj się zastanawiają nad tym, czy zrobić jakiś kurs. Uważam, że tak, jeśli, nie wiem, jesteś mechanikiem samochodowym, który doradza ludziom, jak kupić samochód, to nagraj kurs, po czym poznać, że jak sprawdzić samochód przed zakupem. Nie dość, że sprzedasz ten kurs pewnie w kosmicznych ilościach, to jeszcze ci klienci zapłacą ci za to, że z nimi pojedziesz do komisu lub na giełdę i sprawdzisz ten kurs. A jeśli masz, nie wiem, naukę jazdy motocyklem czy samochodem, to nagle krótki kurs, gdzie ten adept twojej szkoły będzie mógł po twoim szkoleniu wrócić i samodzielnie na swoim, nie wiem, gdzieś tam placu, ogródku czy w lesie poćwiczyć to, co robiłeś. Więc to są takie może niezwiązane z moją branżą kursy, które aktualnie przerabiam. To mam jeszcze pytanie, Adamie, o tutorial po twoim kursie. Czy mógłbyś pokazać bądź w formie print screena, bądź filmu nagranego w pulpicie wewnątrz kursu, jak ułożyłeś kurs? Dobrze. Nagram ci i wyślę ci taką tam 2 czy 3 minutki, żeby zajrzeć do kursu i żeby zajrzeć do środka. Czyli właściwie zostało mi ostatnie pytanie. Jaką radę wujek Adam dałby osobie chcącej stworzyć swój pierwszy kurs? No, moja rada polega na tym, bądź na tyle uczciwy, że ucz ludzi tego, co sam potrafisz, a nie tego, na czym aktualnie sam robisz sobą terapię. Mówię o tym dlatego, że jest wielu twórców internetowych, którzy poszli, przeczytali książkę, poszli na jakiś kurs i myślą, że zrobią coś podobnego, bo w cudzysłowie ukradli wiedzę. Moja wiedza również jest kradziona. Szanuję badaczy, nie szanuję złodziei. Badacz to jest osoba, która kradnie z wielu źródeł, ale później sama to testuje. Więc przede wszystkim, jeśli masz czegokolwiek uczyć ludzi, masz zarabiać na tym, musisz być praktykiem tego, czyli stosować samodzielnie tą wiedzę, której uczysz na co dzień, odnosić w niej sukcesy. Po prostu powinieneś być praktykiem, ekspertem, specjalistą, powinieneś się na tym znać, a nie opowiadać i sprzedawać mi kurs, który ty kiedyś obejrzałeś, teoretycznie coś tam się czegoś dowiedziałeś. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, skoncentruj się na tym, żeby dać jak najwięcej, żeby dać praktyczną umiejętność. Ponieważ ja mam również szkolenia trenerskie, to taka metoda jest, to jest taki schemat, według którego można się przekazywać wiedzę, przynajmniej ja tak tworzę kursy. Zawsze na samym początku tego kursu, który będziesz tworzyć, zacieka w tą osobę, czyli powiedzmy w lekcji, to rozmawiamy sobie o lekcji. Następnie, kiedy już ją zaciekawisz, powiedz, dalej rozpalając tą ciekawość, czyli powiedziałeś, o czym będziesz mówił w tej lekcji, powiedz, jeśli nie masz tej wiedzy, to, i tutaj pokaż konsekwencje braku tej wiedzy, ale kiedy się dowiesz tego, to zyskasz, czyli taka metoda kija i marchewki. To są tak naprawdę 3 zdania, tak? Budżet firmowy, jesteśmy w lekcji cash flow, dowiesz się tak naprawdę, gdzie są twoje pieniądze. Jeśli nie masz tej wiedzy, to prawdopodobnie zbankrutujesz. Jeśli dowiesz się i przerobisz dobrze tą lekcję, będziesz precyzyjnie wiedział, gdzie są twoje pieniądze i nauczysz się nimi zarządzać. Etap numer 3 to jest etap taki trochę wykładowy, czyli tłumaczysz, zaczynasz opisywać pewne rzeczy, ale tutaj, kiedy tłumaczysz coś klientowi, swojemu słuchaczowi w tym kursie, swojemu uczniowi, konieczne jest, abyś stworzył odniesienia, czyli nie wystarczy wytłumaczyć, załóżmy, zmiana koła, podaję ci techniczne, jak trzeba zmienić koło, ale jeszcze, słuchaj, w jakich innych warunkach możesz to wykorzystać? Przyjmijmy, że jedziesz rowerem, no i tutaj opowiadam o wymianie koła rowerowego, a jeśli jedziesz motocyklem czy motorowerem, no to wtedy też mógłbyś to zrobić, a jeśli będziesz jechał lżejszym lub cięższym samochodem, czyli tworzysz odniesienia, gdzie możesz zastosować tą wiedzę. Chodzi o to, żeby człowiek to, o czym mówisz, zaczął sobie wyobrażać w postaci wideo, filmów, żeby też to poczuł, jak on ma tą instrukcję, którą ty robisz, wykonać. Kiedy już będzie miał to zrozumienie, ważne jest to, żeby w tym kursie czy w tym module edukacyjnym było coś namacalnego, takiego, kiedy on
przejdzie na etap działania, tak? Nie wiem, jeśli jest to kurs, dobrze, to pokazałem ci, wytłumaczyłem, czym są wartość majątku netto, która jest kluczowa w cash flow, a teraz mówię, dobrze, to teraz ściągnij sobie dane, zaloguj się do banku, wpisz to do tej tabelki, tu jest taka i taka formuła. Teraz sprawdź pieniądze w kasie, ok, teraz zaloguj się do programu, do którym fakturujesz, albo sprawdź w koszyczku i wpisz fizycznie, zrób to teraz, pieniądze, które gdzieś tam masz na koncie i na końcu wyjdzie jakaś cyfra. Więc tworząc kursy, trzeba zadbać o to, żeby poza częścią wykładową była część praktyczna, typu wstań, zrób coś. O, taki mam kurs wystąpienia publiczne, tam jest mnóstwo ćwiczeń. Chodzi o to, żeby człowiek poza oglądaniem cię w sposób bierny stał się czynnym uczestnikiem kursu. Dlaczego to jest ważne? Bo moment, w którym on zacznie stosować twoją wiedzę, sprawi, że będzie chciał jej więcej, a nawet jeśli na moment odejdzie od twojego kursu, to za moment do niego wróci. To jest tak jak z nauką języka obcego, kupujemy kursy i firmy, którym płacimy, wkładają dużo energii w to, żeby nas kopnąć w tyłek, żebyśmy zaczęli go przerabiać. Wysyłają nam tutoriale, instrukcje, mówią, hej, dawno się nie widzieliśmy, wake up, obudź się, wróć na kurs, bo wiedzą, że jak ktoś nie będzie tego używał, to albo odda i zażąda pieniędzy z powrotem, albo nie kupi nic innego. Więc taka porada brzmi, w każdej lekcji zrób coś praktycznego. I na koniec każdą lekcję zakończ jakąś wielką myślą. Podsumuj ją, patrząc komuś głęboko w oczy i powiedz coś mądrego, typu, nie wiem, jeśli tu mówimy tutaj o budżecie firmowym, to patrząc w oczka powiedz, słuchaj, kluczem jest to, abyś to ty zarządzał pieniędzmi, a nie żeby pieniądze zarządzały tobą. Powtórzę, zrób tą wielką myśl, czasem wrzuć ją jeszcze na jakiś slajder czy na jakieś zdjęcie pod tym kursem. Dlaczego? Dlatego, że tymi wielkimi myślami ludzie, to jest coś, co oni zabiorą z twojego kursu. Mogą zapomnieć o tym, o tej lekcji, o tym, co ty ich uczyłeś, ale w momencie, kiedy w jakichś tam okolicznościach przyrody czy swojego indywidualnego życia będzie im ta wiedza potrzebna, to ta wielka myśl, którą sobie gdzieś zapisali, wydrukowali w skrypcie, którą się posługujesz w komunikacji z nimi, to będzie taki otwieracz drzwi do tej wiedzy, więc warto zwrócić uwagę na takie właśnie etapy typu zbuduj ciekawość, uruchom wyobraźnię opisując, zachęć do działania w tym kursie i na końcu spuentuj twoją lekcję, no, nie kurs, ale lekcję właśnie wielką myślą. Takie cztery elementy, ja uczę siedmiu elementów na szkoleniu, ale takie cztery absolutnie minimalne elementy według mnie powinna zawierać każda twoja lekcja. No i oczywiście nie powinny być dłuższe niż te 10, maksymalnie 12 minut twoje lekcje. Sprawią, że ludzie zaczną przerabiać twoje kursy, ponieważ wiem, że mnóstwo ludzi kupuje i później nie przerabia tych kursów. Ja też jestem taką, należę do takich osób, jeśli dostanę coś mało atrakcyjnego, tak? Albo coś, co mnie nie wciągnie, nie zaciekawi. Dałeś bardzo dużo cennej wiedzy, nie w takiej pigułce, bo rozmawiamy ponad godzinę, także myślę, że osoby chcące stworzyć kurs albo już stworzyły, ale szukają sposobów na rozpromowanie, na dotarcie z kursami do większej rzeszy odbiorców, to z tego podcastu, z tego odcinka wyniosą bardzo dużo treściwej wiedzy, za którą ci w imieniu słuchaczy dziękuję. Ja może dodam jeszcze jedną rzecz, bo ludzie czasem jakby kojarzą kursy z tym, że muszą sprzedawać. To jest bez sensu. Jeżeli ja mam firmę, to ja na platformie WP Idea, oczywiście na samym końcu, na drugiej stronie, mam takie coś, czego nie można kupić. Kurs dla właścicieli salonów kosmetycznych, właściwie dla pracowników. I teraz rzecz, którą ja staram się promować waszą platformę, polega na tym, że kiedy mam przedsiębiorców u siebie, to mówię, słuchaj, oczywiście możesz nagrać filmiki, możesz nagrać instrukcje dla swoich pracowników, możesz stworzyć, wrzucić je do chmury, ale słuchaj, to kosztuje 1000 zł z hakiem WP Idea. Kup sobie tą platformę, umieść te filmiki na tej platformie, ponieważ one mają strukturę, one nigdzie nie przepadną, tam możesz również stworzyć e-booki, jakieś tam inne rzeczy wrzucić i pomyśl w pierwszej chwili o tym, żeby umieścić tam kurs dla swoich pracowników. Niech to będzie część twojego modelu biznesowego.
Tam jest baza wiedzy. Zamiast, to jest nic innego jak trzymanie swojej wiedzy w chmurze. Zamiast trzymać ją na Dropboxie, w dokumentach Google'a, możesz mieć strukturę swojej firmy, którą sobie zaplanowałeś w działach, włożoną jako kurs obsługi twojej firmy, czy instrukcje, wrzucone właśnie do WPID, ponieważ ja waszą platformę nie traktuję tylko jako miejsce do sprzedaży i promocji kursów, ale również fajne narzędzie właśnie do, nazwijmy to, do zarządzania informacją w sposób usystematyzowany, taki, gdzie nawet laik może zamieścić film, PDF-a, jakieś dodatkowe jeszcze instrukcje, linki i nadać temu po prostu logiczną strukturę, z której jest łatwo korzystać. No właśnie zastanawiałam się, o co chodzi z tymi materiałami. To teraz już wiem. Więc tam są instrukcje zabiegowe, czyli jest akurat nagrany film i kosmetolog pokazuje, jak przeprowadzić zabieg. Nowa osoba, która przychodzi do firmy mojej, otrzymuje dostęp do tej platformy, loguje się i z wideo ma się tego nauczyć. Później przychodzi zdać egzamin, dzięki temu oszczędzam pracę moich ludzi, moich instruktorów, nazwijmy to, w tym salonie kosmetycznym, bo ktoś się uczy z wideo, a platforma daje mi gwarancję, że jak ktoś zakończy karierę w mojej firmie, to po prostu go wyrzucę, nie będzie miał dostępu i tak dalej, i tak dalej. Więc być może pomysłem jest, jeśli myślisz, młody twórco, o biznesie, to zacznij nagrywać poradnik, bardzo prosty. Jeśli masz coś na YouTubie, już dajesz porady, wrzuć to na platformę i w pewnym momencie przyjdzie moment, kiedy powiesz, w pewnym momencie przyjdzie czas na to, że powiesz, a teraz będę za to kasować. I tyle. No to Adamie, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że nie zanudziłem aż tak bardzo. No co Ty. Dziękuję za wysłuchanie wywiadu i zapraszam na kolejny odcinek, w którym znów przedstawię Ci ciekawą osobę, twórcę kursów online. Jeśli i Ty zastanawiasz się nad stworzeniem i sprzedawaniem swojego kursu online, ale przerażają Cię technikalia, integracje i spięcie tego w całość, to zapraszam Cię na stronę wpidea.pl. Linki znajdziesz w notatkach do tego podcastu. Wskakuj na stronę, zobacz, co mamy Ci do zaoferowania, a najlepiej skorzystaj z 15-dniowego okresu próbnego i zobacz, co na Ciebie czeka w ramach naszej platformy kursowej. I pamiętaj, że jeśli pojawią się pytania, to możesz do nas napisać na adres pytania@wpidea.pl lub zadzwonić pod numer 601-886-464. Odpiszemy, odpowiemy i postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia tu w podcaście lub przez telefon. To pa!